Idziemy na Złotą Górę. Jest tu trochę ludzi. Zrobili jakieś nowości na ścieżce, to pierwsza z nich. Samochodów pełno, ludzi pełno. Bardzo ślisko. Tu wszystko stopniało, ale jest taki lód. Woda płynie. Na strzelnicy strzelają, bo tam jest strzelnica. Także robią wystrzały. Tam kolejne osoby. Ania poszła z Tomenem. O, mama upadła. Co nie znaczy, że my też się nie przewrócimy, bo jest mega ślisko. Straszne fajne rzeczy porobili. Jeszcze jesteśmy, póki chyba są nowe. Chociaż tu już jest chyba urwane, bo to miał się kręcić. Nie będziemy dotykać. Coś takiego. To chyba powinna być strzałka. Nie, ale zobacz, tu pokazuję, że zobacz. Tu są później chyba pytania. Bardzo ładnie. Idziemy dalej. O, tam też takie słabe. No droga tu jest paskudnia, ale jest naprawdę bardzo ładnie. Ania zmęczona dzisiejszymi spacerami z pieskiem. I co mamy? Wiem, co jem w lesie. No, trzeba przypiąć, gdzie jestem, trująca, gdzie dojdzie. No fajne te rzeczy. Dobrze, kolejne coś. Tropy zwierząt leśnych. Borsów, jak prawie w głowie. 1, 2, 3, 4. 4 zaraz 5. 5, 5. O, ciekawie będzie, jak stąd w ogóle będziemy schodzić. Bo wchodzić to jeszcze się wchodzi. Ale schodzić. Woda ścieka w dół. A to jest przecież mała góra w porównaniu do Zakopanego i tamtych wszystkich innych. Także faktycznie nas może tutaj pozalewać. Zobaczymy, skąd to leje. Jak dojdziemy do szlaku, gdzie to się... No i to tutaj widzisz, się leje w innych miejscowościach też. I za chwilę nas wszystkich pozalewa. Będzie powódź znowu stulecia. O ja, będzie fala powodziowa, będzie fala covidowa. O, i dotarliśmy już do kolejnego przystanku. Jak to nazywam, bo kiedyś to były takie przystanki, a teraz to są jakieś atrakcje leśne. Odnawialne źródła energii. Także jeszcze to widzimy jako nowe, świecące. Pewnie będę miał okazję nagrać film za jakiś czas, jak już pewnie wandale już to popsują. Bardzo ładne, wszystko nowe. Będzie tak obraca, żeby wiadomo, no, uniknąć kontaktu. Nie mamy się jak zdezynfekować. No, ale coś takiego powstało i bardzo ładne. Ile wytrzyma? Nie wiem. Kiedyś tu chodziliśmy, było mało ludzi, jak zrobili parking, jest więcej, teraz jeszcze te atrakcje, to dojdzie więcej. Zmarnowana Ania. No jest ciekawie, tylko żeby nie psuły te osoby. No bardzo blisko są, no. Ciekawe, czy aż do samej wieży będą. Grzyby jadalne i ich niebezpieczne sobowtóry. To wygląda jak jadalne. O, co to są znaki zapytania? No może trzeba zrobić znaki zapytania i obrócić. Trzeba by poczytać. Ale lecimy dalej. W niektórych miejscach jest trochę wody. Ja może na tym kiju pokażę. Pozdrowienia dla... Dobrze. Dla Pauliny. O, ze Stanów. Jest...
jeśli ogląda i Izy ze Stanów. Ostatnio mierzyłem śnieg kluczem, teraz wodę kijem. Teraz będą ptaki. Tak, poznajemy ptaki. Chodzą w łące, leśni iż po miaste sowy. Po miastej sowy. Czekaj, to jest przybije. Te tablice są blisko siebie, mimo wszystko robię te przerwy. Zawsze się zaoszczędzi trochę czasu, baterii, pamięci. Przede wszystkim czasu później na oglądanie. Świerk to będzie ten. Tu do tego to. Fajne są te zabawy, fajne. Fajne, tylko właśnie, żeby to przetrwało. Że będziemy sobie to robić dzisiaj. I tylko. Może być bez... Tak, no tu w lesie możemy być bez maseczki. Tak jak tutaj wszyscy są bez. Natomiast ja przy sobie mam, jak będzie jakieś zgromadzenie, to założę, ale... Ej, to już się chyba kończy, to już nie będzie. Na razie tutaj lód odpuścił, może też dlatego, że tutaj mniej światła dochodzi. Natomiast tutaj no jest zdecydowanie, te słońce dłużej pewnie świeci i tu jest no już takie błoto, błocko. Także idę trawką. Ale delikatnie, żeby nie deptać tutaj panu lub pani, która prowadzi tutaj ten teren. Pozdrowienia. Tu jest jeszcze las. Jeśli ogląda filmik. Tu jest bardzo ślisko, jest z górki. Można w ogóle zjechać i wpaść do tej wody. Ekosystemy. Kowalik. Aha. Jeleń szlachetny. Sarna. Biegacz. Wiewiórko. Ej, zobacz, tu się łączy w obrazek. Zobacz, tu jest lis, tu są nogi sarny, tu jest jeden wielki obrazek. Aha. Dzik. Tak, bo to drzewo pasuje, no. Bogatka. O, zobacz, jest obrazek. Ty, ale to w ogóle, jak się patrzy w ekran telefonu, to tak wygląda jakby nałożone, bo fajnie. Na telefonie tego nie widać, może na większym ekranie. Tu jest tak wody, może po jakby tam Andrzej wdepnął, to by było może... Na pewno buta by całego zalało. Tylko, że tam dalej, głębiej. Ale nie próbuj. Nie próbuj, nie sprawdzaj. Poczekaj. Będziesz sprawdzał kijem? Tak jak tata? Dobrze. Sprawdziłeś kijem. Jeszcze raz z pozdrowieniami. Dla Izy. Ze Stanów. Poziom wody, sprawdzanie, czym popadnie. Sporo osób się tutaj kręci, korzysta. Już kolejne dni mają być też ciepłe, ale na dzisiaj weekend, niedziela. Korzystają osoby. Już chyba taka godzina, myślę, szczytowa, bo później to już osoby pojadą na obiad. A później już się będzie robić chłodniej, ciemniej. No pamiętam takie bardziej wiosenne dni, to właśnie przyjeżdżali po obiedzie. Teraz jeszcze nikogo nie było. Teraz tendencja jest taka chyba przedobiadowa. No większość osób właściwie wraca niż idzie. Bo wszyscy idą już z powrotem. Jak na razie. Bardzo ładne, nowe te tablice drewniane. Ławeczki. Może lepiej, że to się nie nagrało. Ciężka sytuacja na moście tu była. Tutaj pies pociągnął Anię, Ania wpadła. Miły pan chciał Ani pomóc.
ale przez to puścił swoją córkę, która wpadła i jest cała mokra. No i... Ej, kolejne koło! No i żona zdenerwowana, że chciał pomóc innej Kubicie, a sam nie uchronił swojej córki. Zobaczcie, jak woda leci, nie wiem, czy to tak ładnie widać. Nie będę przerywał tego filmiku. Tu jest mega ślisko. Woda się leje. Zobaczcie, jakie piękne kolory. Słońce pewnie to wszystko wyciągnie. I więc okazja, kto jeszcze nie był na żywo, tutaj przyjechać, zobaczyć. Jak nie, to może przetrwa na tym filmie, o ile telefon mi nie upadnie i dotrwa to do końca, dojedzie do domu i wyśle się. To jest lisa. To jest zająca. Ej, tu już płynie, nie? Tak, no bo jest, to jest wzniesienie. Tu też te promienie z słońca tak nie dochodzą. Wyjątkowe szczęście albo dobre... Dobre obuwie, bo jeszcze się jakoś tutaj nie, nie ślizgałem. To będzie płynąć. Płynęło! O, widzisz, płynie. Nagraj tam. Są zamarznięte. Pełny ślad. Zrobiłem zdjęcie, może będzie to jako fotka do miniaturki na YouTube'a, do filmiku. Wyłania się Ania, na którą czekamy. Lecimy dalej z filmem. Ja zrobiłem pewien błąd, ale nie spodziewałem się, że będę to tak nagrywać na raty. Jaki błąd? Najlepiej włączyć tryb samolotowy, bo jak ktoś zadzwoni, to zerwie ten film, a tak mogę przynajmniej wciskać pauzę, dzięki czemu później nie będę musiał go montować, tylko jest jako jedna całość. W tej chwili 13 minuta. Las rowerowy, zielony. Już za chwilę będziemy, czy uda się wejść na wieżę, to jest ciekawe pytanie, ale każdy próbuje, idzie. I mężczyźni, i kobiety próbują. Mama zrezygnowała. A że mamy niedaleko, już, bo za chwileczkę tylko w prawo, no to spróbujemy już tam się doczłapać. Idziemy bokiem. Mało kto wpada na ten pomysł, chociaż nie, bo jest wydeptane, więc gro osób tak. Natomiast te, co mnie mijały, to wolą mieć tutaj tym śliskim. Może to taki... O, miał, zobaczcie, boś... to ładnie umyje ręce, umyje lód. Całe takie żółte, ja to... Trochę mi się skojarzyło z tym żółtym śniegiem na, w górach. Ale to jest zielone chyba tego mchu. Nie, od mojej ręki. A, czyli to co dotykałeś, to teraz COVID-a lodem zabijasz. Tak. Okej. Nie, po prostu zobacz, ciśnij. Dobra, tu będzie hardcore. Staram się nie odrywać za bardzo stóp, tylko tak iść w takim delikatnym poślizgu. Tak zauważyłem, że lepiej to się idzie. Słaba kondycja, praca zdalna,
daje się we znaki. Przesiadywanie w domu. Ale ta inna. Jest wieża Centertela. No teraz chyba tam jest logo. A w tej chwili radio 996. Ale nie radio Konin, tylko radio PIK czy PIN, coś takiego. Teraz pokażę ją. To było coś mocne wzniesienie. No i mamy już wieżę widokową. A tutaj, czy widać to? Bo na ekraniku to słabo widać w tym świetle słonecznym. Antena. Pomimo, że tutaj antena była Orange, wcześniej Centertel, później Orange, to i tak zasięg tutaj był fatalny. Prawdopodobnie, nie znam historii, była to antena przekaźnikowa, która tylko przekazywała sygnał z jednej strony w drugą. Tutaj nie było chyba żadnego nadajnika. Latem tu było wszystko pootwierane, bo się tak grzało. Siedział taki pan, miał antenę, to już tej anteny nie ma. Był włączony, pamiętam, chyba TVN reklamy leciały wtedy. Także Polska Telefonia Komórkowa Center. To, no właśnie. Agregat włączony zakaz wstępu. Poznań. No i gdyby nie było prądu, no to załączał ten pan prawdopodobnie agregat, żeby zasilać właśnie całe te tutaj urządzenia w środku. Część anten zostało już pozdejmowanych. Zobaczcie, zaklejony groźny pies. No bo tu kiedyś był pies, aha, tak jest, tutaj był pies. Taki pan z psem. Można by powiedzieć, że praca idealna, siedzenie w lesie. Pilnowanie takiego obiektu. A też pewnie by się musiała ta osoba, która tu pracowała, się wypowiedzieć. I teraz antena się łączy z tamtym czymś biało-czerwonym. Dobra, my sobie to pooglądamy, bo mnie te sprawy interesują. Tu oczywiście są kamery, czujniki, nigdzie tu nie będziemy nic robić, żeby to się nie załączyło, chociaż nie wiem, czy to w ogóle jest czynne. Ale skoro radio stąd nadaje, to prawdopodobnie tak. No już prawie jesteśmy. Jeszcze też mam tutaj radio, dzięki którym na wejściu na wieżę widokową będę nawiązywać łączność z kolegą z centrum Konina. Nie jest to może jakaś daleka odległość, ale czy tutaj widać tą wieżę? Tam jest taka biała wieża jeszcze obserwacyjna. Strażacka. Teraz też tam osoba jakaś pracowała, bo od jakiegoś czasu przez lornetkę widziałem, że tam są kamery. Także też zastąpili człowieka kamerką. Z tej wieży można odebrać takim małym radiem sygnał z Łodzi. Jest około 100 km z FM Linka. Także tutaj ten wyczyn rozmowy z osobą z Konina 10 km to nie jest może żaden wyczyn, ale zawsze jakiś dodatek do wycieczki. Także do tyle jeśli chodzi o ten filmik, już dalej nie będę nagrywał, prawie 20 minut z przerwami, także trochę tutaj się idzie, jeśli chce się tak na spokojnie pooddychać, popatrzeć, a nie na żadne wyścigi. No i dotarliśmy. No dobrze, bo chyba śniegu nie ma na wieży, to jeszcze zatrzymamy jeszcze chwilę, żeby dobić do 20 minut jeszcze fragment na samej górze, jak to wygląda. Koty są praktycznie suche. Teraz może być mnie trochę gorzej słychać. Bo założyłem maseczkę. Nie są jakieś zaśnieżone. Ale byliśmy kiedyś w nocy, no to tutaj był lód. No, był lód. A jeszcze nas czeka zejście. Ale jeśli oglądacie ten film, to znaczy, że udało się zejść
telefon przetrwał. Tutaj mamy postój, bo są ciekawe rzeczy do pokazania. Przede wszystkim ludzie, którzy zmierzają. Jest ta wieża. Jest antena. Znaczy antenki zamontowane na... Sarki, ale nie mam siły. No i właśnie jest też księżyc. Słabo widoczny pewnie, ale na niebie jest widoczny. Wieżę już pokazywałem. Idziemy na górę, bo kolejne sfery zaraz będą wchodziły. Jeszcze może spróbujemy nawiązać łączność. Znaczy łączność nawiążemy, tylko spróbujemy to nagrać. Tam w oddali mamy koninę. Dzisiaj widoczność nawet jest taka w miarę.